Przede wszystkim na placyku przed domem przedpogrzebowym mieliśmy kafelki takie połamane z lat 70. Dzisiaj mamy nowy bruk z, myślę, ładnych kostek betonowych, które zostały wkomponowane w wystrój schodów przed domem przedpogrzebowym, jak i również najbliższa alejka od domu przedpogrzebowego w stronę nowej części cmentarza została pokryta nowym asfaltem ze studzienkami. Tutaj bardzo była nierówna powierzchnia i praktycznie kondukt przedpogrzebowy za każdym razem gdzieś tam się wywracał, bądź groziło nawet wywróceniem się w dziurach, które tutaj były. A oprócz tego zrobiliśmy nową opaskę dookoła starej części cmentarza, wykonaliśmy około 700 metrów bieżących powierzchni asfaltowej, gdzie notorycznie po opadach stała woda, nawet po kostki, i praktycznie nie można było dookoła cmentarza chodzić. Wszystkie cembrowiny, czyli miejsca, w których jest pobór wody do kwiatów na groby, zostały wyczyszczone. Wewnątrz wysypano nowy gryz, taki żwir gruby. Wybrano stare błoto, które tam było, zostało to pomalowane. Zadbaliśmy o to, żeby było więcej praktycznie we wszystkich większych punktach skrzyżowań na cmentarzu. Są miejsca, gdzie można się załatwić. Myślę, że teraz, kiedy jest wzmożony ruch, a na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny będzie bardzo dużo ludzi, także myślę, że będą mogli z tego korzystać. W tym roku Rada Miejska przeznaczyła na wykonanie tych alejek 310 tysięcy złotych. Natomiast w roku na te również przeznaczono 61 tysięcy złotych na wykonanie placu przed domem przedpogrzebowym. Natomiast pozostałe środki pielęgnacyjne udało nam się zaoszczędzić przede wszystkim odpracowującymi ludźmi, którzy odpracowują czynsze za mieszkania komunalne. Myślę, że w roku przyszłym też w budżecie znajdą się podobne środki, aby dokończyć renowację alejek na cmentarzu.